Iza, my znajdujemy się dzisiaj na gali, a w Gliwicach Wiki Gabor wygrała Eurowizję Junior. No właśnie, powiedz mi, kibicowałaś pewnie mocno. Oczywiście, że tak, w ogóle fajna rzecz, że malowałam się czasami właśnie mając włączone TVP1, oglądając jak Wiki zdobywa kolejne punkty, trzymając bardzo mocno te kciuki, razem ze swoją menedżerką siedziałyśmy i patrzyłyśmy, wow, patrz, udało się, wspaniałe, przechodzimy do historii, dwa razy z rzędu udało nam się wygrać na Junior Eurovision i ja trzymałam bardzo kciuki, bo uważam, że Wiki jest mega utalentowana. Dodatkowo jest piękną dziewczyną. Mam nadzieję, że dobrze to w przyszłości rokuje na pewno i wykorzysta to zwycięstwo jak najlepiej. Wszyscy mogą nam zazdrościć młodzieży, no bo dzisiejszy wynik po raz kolejny w konkursie Eurowizja Junior. Wiki Gabor, zwyciężyliśmy. No powiedz mi proszę, jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy się o tym dowiedziałeś? Wiesz co, ja spotkałem się z Wiki w zeszły czwartek na showcase w Katowicach firmy, dla której Wiki wykonywała różne projekty i w tej chwili jej managementu. I wtedy mi jej menadżer powiedział, uważaj, zobaczysz jak Wiki pójdzie do góry. Roxy super, ale Wiki pójdzie daleko. I życzyłem mi naprawdę powodzenia. Powiedziałem, nie przejmuj się, ja trzymam kciuki, fantastycznie, scena będzie twoja, na pewno piosenka genialna. I dzisiaj, bo ja przyjechałem prosto z sesji Jaka to Melodia, tutaj na ten konkurs chwilę się spóźniłem, natomiast przed ostatnim odcinkiem, który mieliśmy nagrany, wchodzę do kamerowni, do pięcia i widzę głosowanie jury i po siódmej państwie jesteśmy na drugim miejscu. Wbiegłem do studia i mówię, szybko wrzucajcie na Telebim, bo może być zaraz sytuacja, nawet jeśli będzie drugie miejsce, niesamowita. I słuchajcie, serducho waliło strasznie. Po głosowaniu jurorów byliśmy na drugim miejscu za Kazachstanem. Przewaga była 20 punktów, 136, my mieliśmy chyba 110 czy 112. I tam dużo państw za nami. I nagle Ida czyta te wszystkie wyniki. I po prostu szał w studiu, wszyscy krzyczą, śpiewają. No, ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Po prostu to było coś niewiarygodnego. Ja nie mogłem w to uwierzyć, dlatego że to jest historyczny moment. Pierwszy raz zdarzyło się w historii Eurowizji. Oczywiście to jest dziecięca Eurowizja, żeby państwo wygrywało drugi raz z rzędu.